Cześć. Tym razem pokażę Ci, jak możesz dodać włosy do swojego projektu w Unreal Engine. Włosy będą wyglądały całkiem fajnie i nawet będą miały fizykę, jak zresztą teraz widzisz na ekranie. Więc zapinaj pasy i lecimy. Na samym początku oczywiście będziemy musieli zdobyć jakiś model człowieka. Ja w tym wypadku skorzystam z darmowych modeli ludzi dostępnych na stronie Blendera. Więc przechodzę na stronę blender.org i tutaj jest Human Base Meshes. Klikam to, pobieram i odpalam w Blenderze. Oczywiście link do tego znajdziesz w opisie. Tak to wygląda w Blenderze. Mówiłem o tym troszkę więcej w filmie o nowej wersji Blendera, więc możesz zajrzeć tam, jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów. Do tego projektu wybiorę sobie ten model tutaj na środku, kliknę po prostu Ctrl-C, otworzę nowy, czysty projekt i wcisnę Ctrl-V, żeby wkleić tą postać. Teraz Alt-G, żeby przenieść ją na sam środek i myślę, że możemy zaczynać. Na samym początku wcisnę prawy przycisk myszy Shade Smooth, żeby wygładzić te krawędzie, wygładzić ten shading. I z tym, co tutaj mamy, będziemy już mogli pracować. Ale zanim przejdziemy do tworzenia włosów, powinniśmy raczej zrigować tą postać. Czyli dodać do niej kości, żeby Unreal mógł odtworzyć na tej postaci animację. To nie jest poradnik od animowania ani tworzenia rigu, więc przelecimy przez to dosyć szybko. Do tego celu skorzystam z programu AcuRig. O tym też był poradnik, więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak to wszystko działa, to przejdź sobie do filmu z prawej u góry lub w opisie. Ogólnie chodzi o to, że wrzucam tutaj moją postać i program będzie mnie pytał różne rzeczy, a ja będę mu musiał wskazać, gdzie ta postać ma ręce, gdzie ta postać ma nogi i przejść przez ten cały proces rigowania. Tymi kropkami ustawiamy, gdzie ta postać ma poszczególne elementy swojego ciała. Tak wygląda gotowa postać. I żeby ją wyeksportować, czyli wrzucić do Unreala, będziemy musieli po prostu kliknąć tutaj z prawej na dole Export. Później Export FBX. I tutaj widzimy jedyną różnicę w porównaniu do tego filmu z AcuRig, o którym mówiłem przed chwilą. Tamten poradnik był tworzony na Blenderze, więc wybieraliśmy tutaj Blender. A w tym wypadku my chcemy wrzucić to do Unreala, więc wybieramy tutaj Unreal. I wystarczy, że kliknę Export, żeby zapisać mój plik. Więcej szczegółów oczywiście znajdziesz w tym filmie. Teraz wystarczy, że wezmę ten wyeksportowany model i zaimportuję do Unreala, przeciągając go tutaj. Klikam Import All. No i stworzyły się nam tutaj wszystkie asety, czyli już teraz mogę sobie kliknąć na jakiś obiekt i widać, że mamy zaimportowaną całą postać. Tylko jak teraz dodać do niej włosy? Już to pokazuję. Włosy najpierw będziemy dodawać w Blenderze, a później eksportować do Unreala. Czyli klikając na tą postać możemy wejść tutaj z prawej strony w efekty cząsteczkowe i teraz klikam plusik. Teraz stworzyliśmy nowy system cząsteczek na tej konkretnej postaci. Na razie nic nie widać, dlatego że jak kliknę spację, to teraz będą wylatywały te cząsteczki. Tylko trochę nie o to nam chodzi, co nie? Więc zamiast wybierać tutaj emiter, kliknę hair. I teraz dostaliśmy na całej postaci włosy. Tylko no, rosną w dosyć dziwnych miejscach i są zdecydowanie za długie. Naprawmy to. Tutaj, gdzie jest hair length, wpiszę sobie na przykład 0,3. Enter. No i teraz już te włosy mają, myślę, że całkiem okej długość. Tylko jak teraz wybrać, żeby rosły tylko i wyłącznie na głowie? To też można łatwo zrobić. Wystarczy, że wcisnę Tab, żeby przejść do trybu edycji. Teraz wcisnę 3 na klawiaturze albo tą ikonkę tutaj, żeby wybierać poszczególne ściany na naszym obiekcie. Wcisnę C. I dostaniemy takie kółeczko. I gdy teraz będę klikał i przeciągał lewym przyciskiem myszy, to będziemy zaznaczać obszary na naszym obiekcie. Czyli po prostu muszę teraz przelecieć przez całą tą głowę i zaznaczyć miejsca, z których mają wyrastać włosy. Dosyć prosta sprawa, więc to przyspieszę. Okej, to mamy zaznaczone, więc teraz wejdę w ten tutaj zielony trójkącik. I tutaj powinna być taka opcja jak Vertex Groups. Wcisnę plusik. I wybiorę Assign. Czyli teraz stworzyliśmy grupę, która zapamiętała to nasze zaznaczenie. Gdy wcisnę Alt-A, żeby odznaczyć wszystko i kliknę tutaj Select, to widać, że nasze zaznaczenie wróciło. Czyli ta grupa zapamiętała nasze zaznaczenie. Kliknę na to dwa razy, żeby zmienić nazwę i nazwę to na przykład włosy. No i teraz mogę wrócić do Object Mode, przejść znowu do ustawień cząsteczek z tej strony, trochę rozsunę ten panel, żeby było widoczne. I na samym dole powinno być coś takiego jak Vertex Groups. W opcji Density, czyli gęstość, ustawię właśnie moją grupę, którą nazwaliśmy włosy. Czyli cała gęstość tych cząsteczek będzie tam, gdzie są włosy. Więc teraz mamy takie cudowne uczesanie. Nie wygląda ono jakoś super realistycznie, ale przynajmniej mamy już włosy w dobrym miejscu, więc jest progres. Przejdę jeszcze tutaj do liczby cząsteczek i mamy aktualnie 1000, więc wpiszę załóżmy na przykład 8000. Enter.
Teraz nasze włosy po prostu będą gęstsze. No i w sumie jedyne, co nam zostało do zrobienia w blenderze, to stworzyć jakieś uczesanie z tego. Chyba że chcesz mieć takie dziwne afro. Zanim jeszcze przejdziemy do czesania, to zobacz, tutaj z prawej strony jest coś takiego jak segments. Segments to jest jakby liczba podziałów włosa. Tak jak mamy subdivision surface w meshu, to tak tutaj mamy segments w poszczególnych włosach. Czyli włos zaczyna się tutaj, tutaj jest pierwszy punkt, tutaj później będzie drugi punkt, trzeci punkt, czwarty punkt i włos będzie mógł być zginany tyle razy, ile tutaj jest napisane w segments. Więc żeby mieć większą dokładność, wpiszę tutaj na przykład 10. Im więcej tu będziesz miał, tym ładniej będzie się zginał twój włos, ale jednocześnie będzie wymagało to dużo większej mocy obliczeniowej, bo tych włosów jest sporo. Czyli no 8000 razy 10 punktów, sporo. Ale jak to jest zrobione, to nareszcie możemy przejść do czesania. Więc tutaj, gdzie jest Object Mode z lewej strony, wybiorę Particle Edit, czyli taką ikonkę z grzebieniem. Cyk. I teraz będziemy mogli po prostu czesać tą postać. Lewym przyciskiem myszy mogę czesać. Ale jeszcze wcisnę F, żeby powiększyć lub pomniejszyć mój pędzel. Ja akurat powiększę i wcisnę lewy przycisk myszy. Teraz po prostu klikam i przeciągam lewym przyciskiem myszy, żeby stworzyć taki przedziałek, powiedzmy, taki podział pół na pół. Żeby coś tam było z prawej strony, coś tam z lewej i teraz wszystko zaczesuję w dół. Znowu F, żeby zmniejszyć trochę pędzel. Podjedziemy tutaj, na pewno zostaną ci takie lewitujące, połamane włosy, więc możesz na nie kliknąć i zwyczajnie, ręcznie doprowadzić je do odpowiedniego poziomu. No i na tym polega cały proces czesania. Tutaj po prostu zostawię cię na chwilę i mam nadzieję, że ogarniesz coś fajnego. Zaczesujemy te włosy tak, jak chcesz, żeby wyglądało. To oczywiście będzie się różniło w zależności od fryzury, którą chcesz osiągnąć, ale przyspieszymy ten etap i za chwilę wracamy, żeby wyeksportować to do Unreala. No i fajnie, myślę, że wygląda to już całkiem spoko. No to czas właśnie wyeksportować to do Unreal Engine. Przejdę sobie do Object Mode, kliknę na naszą postać, wejdę tutaj w ustawienia cząsteczek i tam, gdzie jest sekcja Render, wyłączę Show Emitter. Podobnie w Viewport Display wyłączę Show Emitter. Wyłączam to po to, żeby Unreal Engine widział tylko i wyłącznie wyeksportowane włosy, a nie całą postać, bo to by było bez sensu. Postać wrzucimy osobno. Teraz wciskam File, Export, i wybieram alembic, czyli kropka ABC. Tutaj zwyczajnie nazywam to jakoś, czyli na przykład nazwę to ambitnie włosy. I z prawej strony mamy kilka ustawień, przez które powinniśmy przejść. Po pierwsze scale. W Unrealu i w Blenderze ta skala jest troszkę inna, więc żeby zachować to tak, jak powinno wyglądać, powinniśmy wpisać tutaj 100 zamiast 1. Czyli tak jakby powiększamy obiekt z Blendera 100 razy przy imporcie do Unreala. Ale dzięki temu ten obiekt po prostu będzie wyglądał identycznie jak w Blenderze. Nie mamy tutaj żadnych animacji, więc w end frame wpiszę 1. Czyli mamy animację od pierwszej klatki do pierwszej klatki, czyli po prostu brak animacji. I teraz tutaj wybierz sobie Selected Objects, Visible Objects, żeby wyeksportować to, co widzimy i to, co mamy zaznaczone. Tutaj możemy praktycznie wszystko odznaczyć, bo to nas nie będzie interesowało. I najważniejsze jest to, żeby mieć tutaj zaznaczone Export Hair i Export Particles, no bo właśnie o to nam chodzi. To właśnie chcemy wyeksportować. Jak to jest gotowe, wciskam Export Alembic. Wszystko wyeksportowane, więc możemy wrócić do Unreala. W Unrealu, zanim zaczniemy działać, powinniśmy wejść jeszcze w Edit z lewej u góry, Plugins i tutaj w panelu dodatków wyszukać coś takiego jak GROM Groom. Upewnij się, że masz zaznaczone Groom i Alembic Groom Importer. Jeżeli nie miałeś jednego z tych zaznaczonych, to będziesz musiał go kliknąć i zrestartować Unreala. I jeszcze jedna mała opcja w ustawieniach. Wejdźmy w Edit, Project Settings. I tutaj wpisz w wyszukiwarkę skin, skin, czyli skóra. I tutaj jest coś takiego jak Support Compute Skin Cache. Kliknij to i znowu będzie trzeba zrestartować cały program. Jak to jest ogarnięte, nareszcie będziemy mogli zaimportować nasze włosy. Klikam sobie prawym przyciskiem myszy na przykład i wybieram Import to Game. Albo po prostu przeciągam ten plik, który stworzyłem w Blenderze. Jestem teraz w moim folderze, wybieram włosy i otwórz. Jeżeli wszystko zrobiłeś dobrze, to dostaniemy takie okienko. I to jest mega ważne okienko. Domyślnie tutaj będzie 0 i tutaj będzie 1. I właśnie to będziemy musieli naprawić. Wpisz tutaj w Rotation w pierwsze pole, czyli X 90 i w Scale w drugie pole, czyli w Y minus 1.
Wpisujemy to po to, żeby obrót naszego obiektu był taki sam jak w Blenderze. Bo tak jak mówiłem, Blender ma nie tylko inną skalę w porównaniu do Unreala, ale także ma inne osie, czyli inaczej ten obiekt jest obrócony. Więc żeby to naprawić, żeby był identycznie obrócony, musimy wprowadzić te wartości tutaj. I teraz wystarczy, że wciśniemy import. Wszystko się zaimportowało i tutaj powinien pojawić się nowy aset włosy, czyli tak jak nazwaliśmy ten obiekt. Gdy go kliknę dwa razy, to pojawią nam się dokładnie te włosy, które wyeksportowaliśmy. Mogą wyglądać troszkę inaczej niż w Blenderze, ale zaraz wszystko możemy naprawić. Wejdźmy sobie tutaj w tą opcję Strands i w tym miejscu będziemy mogli dostosować, to jest chyba najważniejsza opcja, szerokość tych włosów. Więc teraz oddalę troszkę kamerę i jak będę przeciągał tym na prawo, to zobaczysz, że nasze włosy robią się gęstsze. No teraz to jest totalna przesada, ale gdy to troszkę zmniejszymy, to będzie wyglądało naprawdę dużo lepiej niż wcześniej. Mamy już włosy, które jako tako wyglądają. I jeszcze tutaj mamy takie opcje jak na przykład Hair Tip Scale albo Hair Root Scale. Ja lubię sobie zmieniać wielkość tego Hair Tip Scale. Gdy zlecimy sobie tutaj w dół i popatrzymy na zakończenia tych włosów, to teraz widać, że one kończą się tak bardzo ostro. A gdy zmniejszę to Hair Tip Scale, to wtedy włosy na samym końcu będą dużo cieńsze. Co według mnie wygląda dużo fajniej. No dobra, to już mamy zrobione. Wciskam Save z lewej u góry. I będziemy mogli już dodać to na naszą postać. Żeby dodać to do tej postaci, którą wyeksportowaliśmy, wcisnę sobie prawy przycisk myszy i wybiorę Blueprint Class. Tutaj wybiorę aktor. Nie będę tutaj tego jakoś super tłumaczył, bo to ogarnialiśmy w innych poradnikach. Chodzi po prostu o to, żeby stworzyć jakiegoś blueprinta, czyli taką grupę obiektów, do której będziemy mogli przypisać jakieś obiekty, czyli w tym przypadku naszą postać i nasze włosy. I kliknę na to dwa razy, żeby otworzyć nasz edytor. I teraz tutaj, gdzie jest Components, będziemy wrzucać wszystkie elementy, z których ma się składać nasza postać. Czyli tutaj powinien być model naszej postaci i włosy. Wciskam Add. Teraz pojawi się takie menu, ale na szczęście jest tutaj wyszukiwarka i mogę wpisać to, co chcę tutaj dodać. A chcę tutaj dodać Skeletal Mesh, czyli obiekt, który ma w sobie kości. Dodam to. Mamy teraz nasz Skeletal Mesh. I z prawej strony będziemy mieli ustawienia do tego Skeletal Mesh. W tym miejscu, gdzie jest Skeletal Mesh Asset, będziemy mogli wybrać naszą postać. Czyli ja bym chciał wybrać tą postać, którą wyeksportowałem nie z Blendera, tylko z Acurig, który mi zrigował tą całą postać. Więc ja na to klikam. I teraz, tak jak widzisz, mamy tą postać tutaj w widoku 3D. No i jak to mamy? To znowu przechodzimy tutaj do Add. I tym razem nie dodajemy już żadnego mesha, tylko dodamy sobie coś, co się nazywa gryoom. Groom. Klikam na to i pojawił się groom, czyli właśnie nasze włosy. Aktualnie jeszcze nie widać tych włosów, dlatego że tutaj, gdzie jest groom asset, będziemy musieli wybrać, które włosy chcemy dodać. W naszym przypadku mamy tylko jedne włosy, bo tylko jedne zaimportowaliśmy, więc klikam na to, cyk. I tak jak widzisz, nasza postać dostała właśnie włosy wyeksportowane z Blendera. No i wygląda na to, że wszystko jest fajnie. Zminimalizuję to i wybiorę postać, przeniosę na scenę. Widać, że fajnie ta postać wygląda, już ma włosy. Tylko że będziemy mogli teraz dodać na przykład animację do tej postaci, żeby zobaczyć, czy w ogóle te włosy mają jakąkolwiek fizykę. Bo tak jak widzisz, teraz one są całkowicie statyczne. Żeby to zrobić, wystarczy zaimportować jakąkolwiek animację. Ja ją również wyeksportowałem z Acurig i wrzuciłem tutaj do Unreala. Kliknę na to dwa razy i to jest nasza animacja nałożona na nasz model. Więc teraz dorzućmy tą animację tutaj do naszej postaci. Więc kliknę sobie tutaj Skeletal Mesh. Tu z prawej strony aktualnie mamy wybrane Use Animation Blueprint, ale mogę to kliknąć Use Animation Asset. I wtedy tutaj wybiorę sobie animację, którą przed chwilą zaimportowaliśmy. I tak jak widzisz, nasza postać zaczęła tańczyć, tylko te włosy tak jakby nie za bardzo chcą podążać za tą postacią. Średnio to wygląda, co nie? Dzieje się tak, dlatego że nie powiedzieliśmy Unrealowi, że te włosy mają być bezpośrednio przypisane do tej postaci. Tylko teraz to jest jako po prostu taki oddzielny obiekt. I to przypisanie jednego obiektu do drugiego nazywa się binding w Unrealu. No to żeby stworzyć taki binding, będę musiał kliknąć prawym przyciskiem myszy na włosy. I tutaj w tym menu, tak jak widzisz, pojawi się coś takiego jak Create Binding. Klikam na to, dostaniemy nowe okienko. I w tym okienku powinniśmy wybrać Skeletal Mesh, do którego mamy przypisać nasze włosy. Czyli w tym przypadku to jest ten Human Base Meshes, który jest już zrigowany i zaimportowany do Unreala. Wciskam Create. No i pojawi nam się takie okienko, ale tutaj nie musimy nic zmieniać. Po prostu zamykamy to u góry i teraz wiemy, że wszystko będzie działać. Jeżeli wejdziemy tutaj w Groom, czyli w nasze włosy
I z prawej strony, tam gdzie niedawno dodawaliśmy aset włosów, mamy Binding Asset. Klikam i wybieram przypisanie włosów do naszej postaci. I tak jak widzisz, teraz włosy chodzą bezpośrednio za tą postacią. Wcisnę Compile, wcisnę Save i odpalę naszą grę. Tak jak widzisz, nasza animacja jest odtwarzana, włosy są na postaci, tylko nie mają jeszcze fizyki. Są całkowicie statyczne, co może wyglądać dosyć średnio. Dlatego ostatnim krokiem będzie dodanie właśnie fizyki do tych włosów. Wejdźmy sobie do naszych włosów i u góry powinno być coś takiego jak Physics. Tutaj jest zakładka Physics. Klikam, no i w tym miejscu wystarczy, że włączę pierwszą opcję. Klikam tutaj, cyk, i teraz tak jak widzisz, nasze włosy dostały fizykę. Patrz, odznaczę i włączę znowu, cyk. Widać, że fizyka działa. Wejdę w postać i teraz widać, jak włosy podążają za tą postacią. Jak ruszają się na wietrze, czy razem z ruchami tej postaci. Wejdę sobie w grę, wciskam play, dam na full screena, żeby było wszystko widać. I popatrzmy, jak to działa. No i jest naprawdę super. Postać pięknie się porusza, a włosy po prostu podążają za tym, co się dzieje w samej animacji. Czyli mamy teraz w pełni interaktywne, całkiem realistyczne włosy. Jeszcze ewentualnie, jeżeli chcesz, mogę Ci pokazać, jak możemy dodać do tego nasz własny materiał. Bo teraz ten materiał jest takim domyślnym, brązowym materiałem. A co jeżeli ja chcę, żeby ona miała, nie wiem, czerwone albo zielone włosy? No właśnie. To można zrobić, tworząc nowy materiał. Więc klikam sobie prawym przyciskiem myszy tutaj i tworzę standardowo nowy materiał. Powstał nowy materiał, nazwę to M, podkreślnik, włosy i klikam na to dwa razy, żeby przejść do edytora materiałów. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi z edytorem materiałów, to zobacz film w karcie z prawej u góry albo w opisie, tam tłumaczyłem wszystko. Teraz po prostu pokażę, jak stworzyć konkretnie materiał do włosów. Więc przytrzymam 3 na klawiaturze wciśnięte, lewy przycisk myszy klikam i pojawi się taki node. W tym node wystarczy, że kliknę za to pierwsze wyjście i przeciągnę to tutaj lewym przyciskiem myszy do base color. Dzięki temu, jak kliknę na to dwa razy, to pokaże mi się taki color picker i będę mógł wybrać kolor, który będzie właśnie kolorem naszych włosów. Więc załóżmy, chcę taki czerwony. Klikam OK, ale to jeszcze nie wszystko, na razie jeszcze nie zadziała. Kliknę na ten długi node tutaj i z lewej na dole w zakładce Details, tam gdzie jest Shading Model, kliknę na to i wybiorę hair, czyli włosy po angielsku. Teraz lecę jeszcze w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i tutaj, gdzie jest zakładka Usage, to będzie coś takiego jak Used with hair strands. Kliknę to. I to jest naprawdę wszystko. Teraz zwyczajnie wystarczy przejść do naszych włosów, do zakładki Material i w tym miejscu, gdzie jest Material Slots, z prawej u góry klikam plusik, żeby dodać nowy slot na materiał i w ten slot będę mógł wrzucić nasz materiał, czyli wpisuję włosy, wybieram ten M włosy i tak jak widzisz tutaj z lewej strony, kolor został zmieniony. Mogę sobie znowu wejść do edytora włosów, tutaj zmienić kolor na przykład powiedzmy na zielony, klikam OK, daję Apply i nasze włosy powinny zyskać zielony kolor, tak jak widzisz tutaj. Postać również ma zielony kolor. Wciskam Play i wygląda na to, że wszystko działa tak jak powinno działać. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o tworzenie włosów w Blenderze i przesyłanie ich do Unreal Engine. Tak jak sam teraz widzisz, można zrobić naprawdę fajny efekt za pomocą takich prostych, nie wiem nawet, czy to można nazwać trikami, za pomocą takich prostych sposobów. Tym sposobem możesz zrobić włosy na każdą postać, ale także na przykład jakieś futro albo brodę, no cokolwiek będziesz potrzebował, tutaj można właśnie tym sposobem zrobić. Więc mam nadzieję, że Ci się to przydało i mam nadzieję również, że spotkamy się w następnych poradnikach na tym kanale. Cześć!